Cześć kochani, tutaj Afolka. Witam Was bardzo serdecznie w takiej niecodziennej recenzji, dlatego że zestaw jest dosyć już stary, z dzieciństwa mojego brata. Klocki pochodzą z 1991 roku. No i jest to seria Piratów. Tutaj mam przed Wami taki mały zestawik, który zawiera dwie figurki żołnierzy marynarki wojennej, no i jednego pirata. Mamy też figurkę papugi. Zanim się bliżej przyjrzymy całemu zestawowi, chciałabym Wam pokazać instrukcję, dlatego że no, jest to troszeczkę coś innego niż mamy w tej chwili. Widzimy tutaj numer katalogowy zestawu 6259 i logo Lego. No i mamy oczywiście nasz zestaw, instrukcję w formie takiej składanej ulotki. No i tak jak widzimy, mamy trzy figurki, no i etapy budowy, których jest 10. Na pewno to, co widzimy na pierwszy rzut oka, to że nie mamy wymienionych elementów, które należy dołączyć przy poszczególnych etapach. I o ile tutaj no, jeszcze jest to w miarę prosto, to jak już mamy tą konstrukcję bardziej bogatą, no to trzeba mocno się przyglądać. Jest to jakieś tam utrudnienie, które elementy nagle są dołożone. Nie mamy tutaj reklam, nie mamy jakichś propozycji alternatywnych budynku, nie wiem jak to było na opakowaniu, także. Tak to tutaj wygląda. Przechodząc już do samego zestawu, a właściwie do minifigurek, jak wspomniałam, mamy dwóch żołnierzy. I o ile zestaw mam kompletny, to tutaj brakuje mi jednego elementu, właśnie takich naramienników z frędzlami, które są, oj, nie mogę postawić, które są tutaj w kolorze żółtym, u kolegi powinny być w kolorze czerwonym. No i pirat jest aktualnie w więzieniu, to też już go sobie stamtąd wyjmiemy, żeby go dokładnie obejrzeć. Mamy też liczne akcesoria, może zaczynając tutaj od tego żołnierza. Fajne też jest to, że w tych zestawach mamy nadruki twarzy. Kiedyś główki wszystkie wyglądały tak samo, to były zwykłe żółte głowy z nadrukowanymi oczami i ustami, a tu już mamy dosyć szczegółowy ten nadruk, bo mamy włosy, mamy wąsy, zarost, także jest to coś naprawdę ekstra, jak na tamte czasy. Mamy malowanie munduru, widać różne pasy, sprzączki, także guziki. Naprawdę jest to dosyć ciekawie wykonane. Z tyłu nie mamy żadnych nadruków. No i tak jak tutaj widzimy, mamy takie żółte naramienniki frędzlowe. No a sama minifigurka dostała taki trójkątny kapelusz z możliwością, tutaj jest taka dziurka do przypięcia czegoś, gdybyśmy mieli jakieś piórko na przykład. No i mamy szablę oraz krótką broń palną do zabawy, jeśli można to tak ująć. Drugi żołnierz, mundur ma identyczny, jeśli chodzi o malowanie, natomiast ma inne troszeczkę akcesoria, ma inną czapkę, inne nakrycie głowy i tutaj właśnie mamy tą klasyczną twarz właśnie legową, czyli bez żadnych dodatkowych nadruków, gdzie widzimy tylko oczka i usta. No i sama minifigurka dostała taki plecak. On jest nam znany też z późniejszych serii, które były kontynuowane z Piratów. Taki bardziej trochę a la tornister drewniany. No i mamy długą broń palną. Ona też już się później nam pojawiała w różnych innych zestawach, na przykład później w serii Adventures. No i takich broni dostajemy dwie i jedna zapasowa jest tam w budynku, to później jeszcze sobie to zobaczymy. No i mamy pirata. Mamy pirata, który też jest w miarę szczegółowo wykonany, dlatego że ma również malowanie na twarzy. Widzimy wąsy, włosy, brodę. Po zdjęciu nakrycia tak to się prezentuje. Mamy koszulę, właściwie taką koszulkę na ramionczkę w paski niebiesko-białą. Pasek od spodni, no i szare spodnie. To jest, słuchajcie, ciekawe, że malowanie koszulki jest tylko z przodu, a z tyłu nie ma niczego. Jest żółty tors, więc jest to taki troszeczkę błąd. No ale no tak to wygląda. W zasadzie, jeżeli się przyjrzeć poprzednim figurkom, no to tu było tak samo, że tu mamy jakiś niebieski element munduru, a tu z tyłu jest biały, prawda? Więc to, no tak to wyglądało. No i sam pirat ma taką czapkę piracką, właściwie chustkę na głowie. O,
I tak to nam się prezentuje. W zestawie mamy jeszcze papugę, nieodłączny element każdego szanującego się pirata. Najlepiej gadającą papugę. Fajne one były, bo też mają malowanie na skrzydłach, na dziobie, na głowie. No i tak to wygląda. No i mamy budynek. Budynek jest właściwie podzielony na trzy takie kondygnacje. No i jest piętrowy. Mamy więzienie za kratami. No i mury do ostrzeliwania nieprzyjaciela. Zarówno możemy to wykonywać tutaj na dole, jak i na górze. Widzimy również tutaj flagę naszych żołnierzy z symbolem. Tutaj z takim krzyżem. Gdzieś tutaj może można odgadnąć ich przynależność do jakiejś konkretnej organizacji. Tutaj tak naprawdę fajnymi elementami w tym zestawie są te drzwi, właściwie kraty więzienia oraz ten narożny element nadrukowany z widocznymi gołymi murami, z gołą cegłą. Tak, tutaj dwa te żółte elementy robią naprawdę sporą robotę. Naprawdę jest to ładnie wykończone. Całość jest na takiej płytce szarej z dodatkami białych klocków. Także powiem Wam, że cały ten bunkier, czy jakby to tutaj inaczej nazwać, naprawdę wygląda schludnie. Tutaj mamy jeszcze z przodu taką pochodnię. Miejsca w więzieniu jest może nie za dużo, ale wiecie, wyobraźnia nam działa. Zawsze można to troszkę poprzerabiać. Tu jeszcze mamy właśnie miejsce na zapasową broń. Także moi drodzy, no to taki malutki zestawik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj o, możemy naszych żołnierzy umieścić na górze, o, i na dole. No i naszego pirata również zamknąć. Tu jeszcze o, papugę. No i mamy cały, słuchajcie, zestawik. Czekam w tej chwili na odświeżenie tych serii pirackich. One jakiś tam czas temu, myślę, ze 4 lata temu były w sprzedaży. Mam nadzieję, że wrócą odświeżone ponownie, bo chętnie sobie jakiś odświeżony nowy zestawik bym zakupiła. Także moi drodzy, dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się oczywiście w następnej recenzji, myślę już niedługo. Także cześć.